Polsce co roku dochodzi do wielu wypadków drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców. W ubiegłym roku tylko w województwie kujawsko-pomorskim nietrzeźwi kierujący spowodowali 72 wypadki drogowe, w których aż 11 osób zginęło, a 86 zostało rannych. Czy do tych tragedii musiało dojść? Dlaczego kierowcy siadają za kierownicę po alkoholu oraz jak zmieniło się życie osób, które w sposób nieodpowiedzialny zachowały się na drodze? O tym porozmawiamy z osadzonymi w zakładzie karnym w Potulicach, którzy odbywają karę pozbawienia wolności za przestępstwa w ruchu drogowym. Po prostu dzień jak dzień, pracę w domu. W międzyczasie piwko sobie wypiłem, jedno, drugie, trzecie. No i później w pewnym momencie przypomniało mi się, że miałem do ojca jechać. Wsiadłem w samochód, pojechałem, porozmawialiśmy. Zrobiło się późna godzina i wracałem do domu. Gdy wracałem do domu, zauważyłem w tylnym lusterku, że motocyklista jedzie za mną i wyprzedził mnie. W pewnym momencie z pola kukurydzy wyleciała sarna, uderzyła w motocyklistę i w ostatnim momencie zauważyłem, jak leżał na jezdni. Leżał wzdłuż jezdni. No i hamując rozjechałem go. Przejechałem jak przez pług zwalniający. Zatrzymałem się, cofłem się do niego. Jeszcze żył. Wtedy akurat jechali z przeciwnej strony następny samochód i wezwali pogotowie. Ja czekałem na miejscu, nie uciekałem. Przyjechała policja, spisała krótkie zeznania i zawieźli mnie na komisariat. Czułem się dobrze, nie było żadnych problemów z koncentracją. No akurat wtedy, w tym ostatnim momencie, taki wypadek się zdarzył. W szoku byłem. Jak to się wydarzyło, jakie będą tego konsekwencje. No uświadomiłem sobie, że miałem problem z alkoholem. Nie myślałem zbyt racjonalnie. Uważałem po prostu, że mogę wszystko. Tak samo za kierownicą, nie? Coraz więcej, przed wypadkiem już jakiś rok wcześniej, coraz więcej się zdarzało. Zazwyczaj wieczorem sobie popiłem. Tam 4, 5, 6 piw nawet potrafiłem wypić rano do pracy, odpalić samochód i jechać. Przypuszczam, że mogłaby być taka świadomość, że mógłbym z tej opresji wyjść cało, bez szwanku, tak samo ja i poszkodowany. Ale jak mówiłem wcześniej już sobie, że czasu nie cofnę i nie naprawię tego, nie? Przyznaję się do tego, że to było wszystko wina alkoholu. Może też by był szybszy czas reakcji. Mój przypadek wyglądał nieco inaczej. Ja byłem sam w domu, sam piłem. Miałem depresję, załamanie psychiczne. To było głównym powodem mojego picia. Byłem na tyle załamany, że sięgnąłem po ten alkohol w dużej ilości. Przyszedł ten dzień. Akurat nastąpiła taka okoliczność zdrowotna ze strony mojej rodziny. Potrzebny był samochód. Ja nikomu nie powiedziałem, że piłem dzień wcześniej. I nie myśląc logicznie, nie myśląc trzeźwo, wsiadłem w ten samochód i pojechałem. I zdarzył się ten wypadek. Z tego co pamiętam, starałem się jechać przepisowo. Podejrzewam, że z chwilą zaśnięcia po prostu musiałem przyspieszyć. Z samego wypadku nie pamiętam nic. Dopiero moja świadomość wróciła na policji. I wtedy dopiero dowiedziałem się o tym wypadku, bo tak naprawdę to do tego czasu nawet nie byłem świadomy tego, co zrobiłem. Jak usłyszałem, że zginął człowiek, to tak jakby ktoś mnie uderzył z ciężkiego narzędzia w głowę. Ogarnęła mnie pustka. Totalna pustka. Nie docierało to do mnie. Gdybym mógł cofnąć czas, wiele bym zmienił. Zmieniłbym przede wszystkim swoje życie, zmieniłbym nastawienie. Miałbym inne podejście do problemów. Na pewno nie starałbym się uporać z tym wszystkim samemu, tylko pozwoliłbym pomóc sobie najbliższym.
Na pewno nie sięgałbym po alkohol, na pewno nie wsiadłbym wtedy za kółko. Teraz, siedząc, myśląc trzeźwo, logicznie, zadzwoniłbym po kogoś, zadzwoniłbym do kogoś z rodziny, zadzwoniłbym po taksówkę. Jest mnóstwo możliwości, mnóstwo wyjść z tej sytuacji, jednak tego czasu no niestety nie da się cofnąć. Życia tym ofiarom nie przywrócę. Swojego życia też już nie przywrócę. Wsiadanie za kółko, tym bardziej pod wpływem alkoholu, no przekreśla całe życie. W województwie kujawsko-pomorskim karę pozbawienia wolności za przestępstwa drogowe pod wpływem alkoholu lub środków odurzających odbywa obecnie ponad 600 skazanych, z czego w potulickim zakładzie karnym ponad 100 osadzonych. Bardzo często u sprawców przestępstw drogowych występuje problem uzależnienia od alkoholu i środków odurzających, pod wpływem których byli w trakcie prowadzenia pojazdu. W trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności skazani z takim deficytem kierowani są do oddziałów terapeutycznych celem odbycia terapii uzależnień. Ponadto Służba Więzienna podejmuje szereg oddziaływań psychokorekcyjnych i edukacyjnych skierowanych do sprawców przestępstw drogowych, do których zaliczyć należy udział w programach resocjalizacji skierowanych do tej kategorii więźniów. Normalny dzień to był i tak, towarzyskie spotkanie było i trochę się wypiło, dało wagi. No i wsiadłem do tego samochodu. Pojechałem do Rzepina, do kolegi tam i odwracałem z Rzepina asfaltem i doszło właśnie do tej kolizji. No były trzy razy i aż musiało się stać ten czwarty raz i gdzie jestem, to wiadomo, w zakładzie karnym. I tego czynu teraz żałuję w ogóle. No pamiętam, ale nie chcę za bardzo tego opowiadać, bo to jest dramat. Pomagałem przy poszkodowanych. I tam jeszcze jeden kolega właśnie tam mieszkał, obok tego właśnie mieszkania było tam. Wyszedł, mówi, że już karetka, pogotowie, ten straż jest wezwane, wszystko jest. I nie ruszałem poszkodowanego, najgorzej to właśnie jeden poszkodowany został w samochodzie, uległ miał złamanie kręgosłupa nią. Do czasu, momentu jak przyjechali karetka, zaczęli się opiekować tymi poszkodowanymi, udzielać pomocy pierwszej. Ja doszłem do drogi, no i od tego momentu już nie pamiętam, bo zeszłem, nie? Zemdlałem, reanimowali mnie. Tylko później się coś odknęłem. To już by koło mnie był karawan ten, osłonięcie było to wszystko i karetka była i sanatoriusze byli, nie? Później, kiedy to się pamiętam, to już byłem, się obudziłem w szpitalu. No na ten temat to ich się nie pytałem jednego, bo drugi, ten poszkodowany, to nie żyje. Zmarł po 3 miesiącach, bo jak przypadkowo zostałem zatrzymany na 3 miesiące tymczasowego aresztu w Międzyrzeczu, odbywałem karę, po 3 miesiącach zostałem zwolniony, że mogłem zeznawać z wolnej stopy. Do tego poszkodowanego bardziej. Wziąłem do domu i nim się opiekowałem. I uległ tak, że miał zakażenie tam swoich tego i zabrali go do szpitala. Później w jednym szpitalu coś nie tak wyszło i zabrali go do następnego. I później się dowiaduje po 3-4 tygodniach, że on nie żyje. Były plany duże, bo po wyjściu tego zakładu w Międzyrzeczu zaszła żona mi, partnerka zaszła w ciąży, żeśmy ślub wzięli. Teraz mamy dziecko 1,5-roczne, córkę. I to się właśnie w inny sposób, to się wszystko skonkretowało się przez ten alkohol. Teraz ma żona, też ma problem, a teraz, bo już teraz sama jest, ma ciężką sytuację finansową. Powiem tak, że inaczej to wygląda, jak człowiek jest na wolności. Jest całkiem inaczej. Wszyscy ładnie słodzą i my ci pomożemy, jeżeli coś się stało, czy jak teraz mi się stało, byłem na wolności. Brat, nie martw się, my ci pomożemy. Wiadomo, że zbłądziłeś z drogą, nie tą właściwą poszłeś. A tam, gdzie trafiłem do zakładu karnego,
do odbywania kary. Wszystko się wyszło, nie? Tak, że człowiek później żałuje tego, ale druga i rodzina, bo nieraz jest tak, że jest utrata niewładności, może na wózku wylądować, może stracić, że człowiek może umrzeć. Rodzina tego poszkodowanego będzie miała żal i sumienie będzie męczyć. Tak mnie teraz sumienie męczy. Byłem na tej zmianie w pracy. Po pracy z kolegami umówiliśmy się tam na małą wódeczkę. No i tam troszkę parę godzin posiedzieliśmy, popiliśmy. Wróciłem do domu, poszedłem spać. Potem co tam wstałem, to było około 15 chyba. Dobrze się czułem, stwierdziłem, że mogę przyjść za kierownicę. No i pojechałem do mamy na cmentarz, pojechałem do taty. Później go tam nie było i wracałem do Mydgoszczy. Już było tak szaro, po 18 chyba. I jadąc, wjeżdżając do Mydgoszczy, lewym pasem, z trasą dwupasmową, po prostu uderzyłem w dwóch pieszych, na przejściu dla pieszych. Czas spędzony w zakładzie karnym to jest nie do odzyskania. Mam rodzinę, dwójkę dzieci. Czasami tam po jakiejś imprezie rodzinnej, czy tam imprezie ze znajomymi na następny dzień. No ale to zazwyczaj żona albo matka pojazdy jechała. A to, to było takie pierwsze razowe, nie? Jednorazowe. Co przekazać widzom? Może po prostu nie wsiadali za kierownicę pod wpływem alkoholu, bo to nic pięknego przeżyć takie coś, co ja przeżyłem. I też człowiek żyje tam z tą świadomością, czy podświadomością, że mógł zniszczyć komuś życie, bo to mogło się skończyć gorzej. Mnie całe szczęście, dwoje panów żyje i całe szczęście, ale poznałem tutaj ludzi, którzy są po wypadkach śmiertelnych. To nie jest miłe przeżycie. I bardzo często jeździłem, praktycznie to przejście było, zawsze jak jechałem, było puste. Także może i się nawet nie spodziewałem, że ktoś tam może się znaleźć na tym przejściu. Bo jakbym jechał z prędkością 50 km, jak już tam było na wlocie do Mydgoszczy dozwolona prędkość, to ci panowie by spokojnie opuścili przejście na pieszych. To był weekend i popiliśmy sobie trochę sopokami. I wsiedliśmy za samochód, pojechaliśmy, nie wiem nawet gdzie, bo już nie pamiętam, bo szczerze, bo byłem już tak pijany, że nie pamiętam. Także ten, za bardzo nie wiem co się stało. Obudziłem się w szpitalu dopiero. I szczerze mówiąc, nie wiedziałem o co chodzi. A okazało się, że mieliśmy wypadek, że jechaliśmy samochodem i wzięliśmy udział. Znaczy to było takie pożegnanie, mieliśmy jechać do Holandii z powrotem do pracy. To było pożegnanie tak nasze z kolegami, nie? Bo myśmy pili dosyć sporo i urwał mi się film, także nie bardzo pamiętam, coś to się wydarzyło w ogóle wtedy, nie? Nie było wtedy w tym dniu żadnej osoby, która mogłaby nas powstrzymać. Byliśmy razem po prostu i popiliśmy. Stało się, jak się stało. No to później dowiedziałem się tego, że jechaliśmy z miejscowości Cyrychwica na miejscowość Bożejwice i na zakręcie po prostu wypadliśmy z zakrętu i uderzyliśmy w drzewo. Ciężko mi było w ogóle na początku w ogóle o tym mówić, było mi ciężko. Teraz już jest lepiej, ale szczerze mówiąc i tak nie mogę się pogodzić z tym, że kolega nie żyje, nie? To już był poniedziałek w sumie, jak się odsunąłem, to był poniedziałek, a w sobotę był wypadek, nie? To pamiętam, że przyszła mama do mnie, było dwóch policjantów i od nich się dowiedziałem, że był wypadek w ogóle. Bo tak to nie wiedziałem nic, nie? No na dzień dzisiejszy jestem sam, także musiałbym sobie poradzić samemu z tym wszystkim i wziąć się za siebie po prostu jak wyjdę i stanę się na głowie, żeby ten kontakt z dziećmi odnowić. Wszystko układało się dobrze, dobrze zarabiałem, jakoś trochę się rozpuściłem, o tak można powiedzieć.
to określić. Praca jak praca, dobrze płatna i poluzowałem sobie. Żony to już nie ma. Już jestem rozwiedziany kilka lat. I właściwie zacząłem życie od nowa, zaczynam właśnie od tego miejsca. I trudno, nabroiło się. Jakoś nie miałem ograniczeń, szczególnie jak już byłem pod wpływem, to nie chciałem się z reguły iść do sklepu, siadłem w auto i jechałem. Wiedziałem, gdzie jest umiar i nie jechałem nigdy, żeby stworzyć jakieś zdarzenie. I dlatego myślałem, że to wszystko to taka bujda, aż się okazało, że wylądowałem tutaj, to już nie jest takie lekkie przebywanie. A teraz sobie, Pani, można mówić dużo rzeczy, ale czy ktoś to wysłucha, weźmie sobie do głowy, przyjmie to. Jak ktoś jest uzależniony, to pewnie tak jak na moim przypadku, w przykładzie. Mów sobie, mów chłopie, ja jestem w porządku, a później się okazuje tak, że ląduje się tutaj. I wtedy ma czasu dużo na przemyślenie, co można było zmienić, czego nie robić. Zadzwonił do mnie kolega, że potrzebuje transport. No i urwałem się z urodzin i pojechałem po niego. I w trakcie powrotu pękło mi coś w kole i uderzyłem prawą stroną w drzewo. Potem się dowiedział, nie? Bo ja mówiłem, że jestem na urodzinach. No i namawiał, aż w końcu mnie namówił, wsiadłem i pojechałem po niego. Miała kierować trzecia osoba, ta co jechała ze mną, ale nie chciał, bo bał się, że prawo jazdy straci. Raz, że pękło mi coś w kole i mnie ściągnęło na prawą stronę, a dwa, że silnik zamarł pod karuserię, to wpadł do środka pasażera właśnie. I to nie była nawet duża prędkość, bo to było 80 km na godzinę. No i potem odszedłem, znaczy się uciekłem, nie? Z miejsca wypadku, żeby wrócić do domu. Wiedziałem, że pasażer z przodu nie żyje, a ten, który jechał trzeci, to wyszedł z samochodu i był na miejscu wypadku. Może bym miał złagodzenie wyroku, ale na pewno, żebym znalazł się w zakładzie karnym, z tego względu, że i tak nie miałem prawa jazdy. Teraz jest taka sytuacja, że jak byłem na wolności, miałem dużo kolegów, a teraz nie ma nikogo praktycznie. Tak, jestem w trakcie rozwodu ogólnie, ale z dzieckiem mam dobry kontakt. No też na pewno dziecko będzie pamiętało, bo długo lat nie widział ojca. Nie było mnie przy nim, jak dorastał, także no, będzie trzeba mu to wytłumaczyć po wyjściu. Raczej jeździłem brawurowo. Zwracałem uwagę tam na innych kierowców, no ale pewnego czasu tak się stało, bo miałem wypadek, że gdzieś coś nie przeliczyłem, akurat byłem pod wpływem. Gdzieś to zawiodło te moje umiejętności. No i tego dnia akurat jechaliśmy, to było lato, ciepło. Jechałem akurat swoim kabrioletem. Chyba taka prosta i zacząłem wyprzedzać samochody, bo akurat spieszyliśmy się w jedno miejsce, żeby dotrzeć na czas. No i tak wyprzedzałem, nagle doszło do tego, że wyprzedzałem 3 samochody naraz. Gdzieś doszło do tego zdarzenia, że ten ostatni samochód dodał gazu po prostu. Ja spanikowałem, nacisnąłem hamulce. One się gdzieś tam zblokowały, no i po prostu uderzyłem w traktor, czołowe zdarzenie. Przytomność straciłem na chwilę, bo tylko jak widziałem, jak uderzyłem w ten traktor. Potem przytomność straciłem, obudziłem się, tu już tam ludzie byli koło nas, pomagali pasażerowi. Ja w takim szoku wyskoczyłem z tego samochodu, gdzieś tam do rowu usiadłem i czekałem na karetkę po prostu, taki w szoku byłem. Tak, to wtedy, znaczy przeleciało mi życie, jak już hamowałem, nie? Jak hamowałem i widziałem ten traktor, który się zbliżał coraz bliżej na czołowe zderzenie. I miałem do wyboru albo uderzyć w ten traktor, albo zepchać ten trzeci samochód, gdzie nie wiedziałem, kto tam jedzie w tym samochodzie, czy nie ma dzieci, albo uciec do rowu. No wybrałem jednak traktor, bo jechałem kabrioletem, nie wiedziałem, czy jak do rowu wjadę, czy nie, wylecimy na dach, a kolega akurat nie miał pasów zapiętych. I po prostu uderzyłem w traktor moją stroną od kierowcy. Starałem się tylko moją stroną uderzyć, żeby tam jak najmniej szkody było dla pasażera. Że ja zapaliłem sobie tam marihuanę rano, a po południu po prostu jechałem. To nie było tak, że ja byłem tam aż tak pod wpływem, że nie wiadomo co, tylko że po prostu wyszło we krwi, tak?
jeździłem szybko, jeździłem brawurowo, wydawało mi się, że dobrze jeżdżę, no ale tu jedna taka chwila, gdzie po prostu gdzieś człowiek wpada w szok, czuje jakiś taki strach i nie potrafi zapanować już nad samochodem, no i później już jest za późno, tak. No i tak przestrzegam wszystkich, którzy brawurowo jeżdżą, bo to raz się uda, drugi raz się już może nie udać, tak. Może się skończyć tym miejscem właśnie, gdzie jesteśmy, tak. Można kogoś zabić, można siebie też zabić, wiadomo. Różne przypadki chodzą. Z początku nie zdawałem sobie z tego świadomości, a moi znajomi, bliżsi mówili do mnie, że za często sięgam alkohol, no i rzeczywiście po jakimś czasie no, tak sięgałem alkohol i nie zdawałem sobie sprawy, wsiadałem w samochód, no i jeździłem pod wpływem alkoholu. Na początku bałem się, bo chciałem po prostu z punktu A do punktu B dojechać. Myślałem, że wszystko w porządku, jak już mi się uda. Ale jak widziałem policję, no to zjeżdżałem na pobocze gdzieś, że coś się stało, czy coś, unikałem po prostu kontroli. No i udawało się do pewnego czasu. Odwróciło mi się pod tym względem, straciłem mi rodzinę, bliskich, bo alkohol, wybrałem alkohol niż rodzinę. No i tylko alkohol, a teraz po prostu była taka sytuacja, jechałem pod wpływem i po prostu tak źle się poczułem, stanąłem na poboczu, na awaryjnych, no i po prostu usnąłem, jak to mówię, za kółkiem i ktoś jechał z przeciwka, myślał, że coś się mi stało, ale że byłem pod wpływem alkoholu, zabrał mi kluczyki i zadzwonił po policję. I z początku prosiłem go, żeby tego nie robił, ale zrobił, ja myślę, że bardzo dobrze, bo mogło się coś niby stać. Konsekwencje kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie wypadku drogowego są bardzo dotkliwe. Nie tylko te karne, finansowe, ale również społeczne i moralne. Sprawcy wypadków drogowych, szczególnie tych ze skutkiem śmiertelnym, będą musieli żyć ze świadomością, że pozbawili albo mogli pozbawić życia innego człowieka. Dlatego zanim siądziemy za kierownicę po alkoholu lub po narkotykach, zastanówmy się, czy warto. I pamiętajmy, że mój błąd może kosztować ludzkie życie.